Paradokumenty, tak samo jak każdy tak naprawdę produkt na świecie, powinniśmy dzielić na trzy kategorie: high-end, mid-end i low-end. I mam tutaj na myśli oczywiście nie tylko wartość produkcyjną, ale także budżet, aktorów, scenariusz, tak dalej. I mamy tutaj oczywiście high-end, najlepsza kategoria paradokumentu, typu dlaczego ja? Jeden z pierwszych polskich paradokumentów, który stał się naprawdę przeogromny i o którym wszyscy z nas tak naprawdę słyszeli. Mid-end, te średnie to powiedzmy, nie wiem, pamiętniki z wakacji choćby. Gdzie budżet na wyprodukowanie tego serialu mają, bo produkują go w zagranicznych krajach i tak dalej, ale scenariusz nie jest tak dobry jak w tych high-endowych paradokumentach. I mamy też low-end. I low-endowe paradokumenty to są te paradokumenty, którymi się dzisiaj zajmiemy. A konkretnie paradokument o nazwie Słoiki. Trochę jak z telefonami, wiecie, mamy high-endowe Samsungi, mid-endowe jakieś, nie wiem, jakieś Huawei i low-endowe Xiaomi. Teraz czekam, aż w komentarzach przyjdzie miliard osób i napisze mi: ale Paweł, za cenę takiego jednego Samsunga czy iPhone'a byś kupił 10 telefonów Xiaomi. Xiaomi, dobra marka. Nienawidzę was. Czy choćby youtuberów. High-end, mid-end, low-end. Bez zbędnego przedłużania zapraszam was na paradokument o nazwie Słoiki, opowiadający historię ludzi, którzy przeprowadzili się do Warszawy. Zapraszam. 46-letnia Katarzyna Kieł razem z mężem jest właścicielką dużego gospodarstwa i fermy kurzej i od zawsze liczyła na to, że jej córka odniesie w Warszawie prawdziwy sukces. O, a ten przystanek tam w tle to jest metro Wilanowska. Zaraz Wilanowska. Kojarzę, bo ja często używałem metro Wilanowska kiedyś. Tam kiedyś miałem autobusy stamtąd i tak dalej. I tam jest taka śmieszna budka, dosłownie budka metr na metr kwadratowy dosłownie. I w środku są dwie obok siebie postawione maszyny. Te wiecie, ci jednoręcy bandyci, ci do losowania, takie kasynko małe. I zawsze jak tam czekałem na autobus do domu, za każdym raz po prostu, no przynajmniej tak dwóch takich kolesi, o, chcę powiedzieć, że biedniejszych, po prostu menele, to byli menele. Dwóch menelów zawsze siedziało w tej budce i liczyło na tą wygraną w tym maszynce. Tak sobie wyobrażam siebie za te 5, 6, może do 10 lat. Zaufajcie mi, tak będzie. Skończę jako jeden z tych kolesi, który grawa się na takiej maszynie w budce, takie 1 na 1 metr. Z piwem harnaś w jednej łapie i w drugiej ręce z tym jednorękim bandytą. Brawo, wygrałeś talon, jak balon. Gosia to moje oczko w głowie. Od lat z mężem odkładaliśmy pieniądze, żeby ją móc posłać na studia do Warszawy. Oczywiście musiała i musi pracować, ale nie jest w stanie sama się utrzymać, musimy jej ciągle pomagać. Dodatkowo wybrała mało przyszłościowe studia bliskowschodnie. Pani droga, czy pani nie widzi, co tutaj się dzieje na świecie z tą ekspansją Rosji? Czy studia bliskowschodnie są mało przyszłościowe? To ja tam nie wiem. A, i najważniejsze, kupiliśmy jej mieszkanie. Martwię się o nią, bo mimo że ciągle jej pomagamy, to ona nie daje sobie sama rady i ciągle prosi nas o pieniądze. To pewnie na te narkotyki to pewnie jest, bo w tej Warszawie to tylko czpuni żyją. Ile w kokainie błonnika? 0 gram. Zaufajcie mi, tak jest. Gdy moja mama raz na jakiś czas się mnie pyta: Paweł, ale dlaczego ty chcesz znowu ode mnie pieniądze? Na co ty wydajesz te pieniądze? Na narkotyki? Alkohol? Imprezy pewnie? Tak, gnojku ty jeden. Ja wtedy tylko kiwam głową: no tak mamo, tak, zgadza się. Bo umówmy się, jest mi wstyd po prostu. Jest mi wstyd przyznać się przed własną matką, że wszystkie pieniądze, które mi wysyła, wydaje na kolekcjonerskie figurki. No spójrz, jaka fajna, tak łebkiem tak kręci, tak. Mój zegarek właśnie wykrył trening. To był pierwszy raz, gdy się poruszyłem od 3 miesięcy i zegarek od razu miał takie: holy fucking shit, on to robi, on to robi, mój Boże. A ty wiesz, że ja na dworcu rozmawiałam z taką dziewczyną, ona mi mówiła, że codziennie dojeżdża do Warszawy 80 km do pracy. Ciesz się, córka, że dzięki nam żyjesz w tej stolicy jak pani. No, przyjezdny na swoim, ale zawsze będzie słoikiem. Zauważyliście? Powiedzieli nazwę serialu. Słoik. Dobre. Zauważyłem twórcy serialu, brawo! Na swoim, to ważne jest, no. A ja przynajmniej będę mogła bez krępacji wziąć prysznic, bo znów taki chłopak jeden w autobusie mi mówił, że we 4 śpią w jednym pokoju. Mamo, ja widzę, że... Poczekaj, musisz zmyć z siebie całą tę podróżnę. O, follow me. Że co? Ta pani przypomina mi zbyt bardzo moją własną, prywatną mamę. Prywatną? The fuck? Przypomina mi zbyt bardzo moją mamę. I w tym, że moja mama raz na jakiś czas, jak usłyszy coś od kogoś, albo przeczyta coś w gazecie, od razu mi pierniczy o tym i mi dupę zawraca za każdym razem. Mamo, kocham cię. A ja wolę moją mamę. Wiem, że oglądasz ten film, kocham cię, ale... Któregoś razu pamiętam, jak miałem chyba 20 lat miałem już wtedy. Przychodzi do mnie mama do mojego pokoju, jak tam pojechałem do rodziców na parę dni. Przychodzi do mojego pokoju z gazetą w ręce, jakoś wiecie, pani domu czy coś ten desen i tak mówi do mnie: Paweł, Paweł, w tej gazecie piszą, że w internecie jakieś takie trolle grasują niebezpieczne. Ty, Paweł, ty uważaj lepiej, dobra? Kurwa. Inaczej moje reakcje nie mogę opisać. Ale czuję się dzisiaj energiczny, to chyba dlatego, że w końcu nie komentujemy pamiętników z wakacji. Jezus Maria. Strasznie się cieszę na to kolejne spotkanie z córką. I właściwie zupełnie nie wiem, czemu tyle czasu zwlekałam z przyjazdem do Warszawy. Pewnie dlatego, że niespecjalnie lubię tu bywać i robię to naprawdę rzadko. Warszawa to nie jest mój świat. W tej Warszawie to takie homoseksy żyją podobno. Homoseksy. I też słyszała pani Grażynka o tym, słyszała od koleżanki, że tutaj w Warszawie też kręcą się ludzie czarnoskórzy. O mój Boże, Jezus Maria. Katarzyna jest zmęczona po długiej podróży autokarem. Jedyne, o czym marzy, to odpocząć i w spokoju porozmawiać z córką Gosią. Kobieta ma nadzieję, że jej dziecku żyje się dobrze w stolicy. Jak tam mama? Co to za dziwactwa są? Gosia, co to jest? Gosia! Gosia, ty się opanuj, co to ma być? Co to ma być? Na miejscu naszego krzyża, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela narodu naszego, wisi jakiś sznurk, jakieś dreamcatchery, jakieś łowcy snów. Ty satanistka ty jakaś, Gosia, się zrobiłaś. Możesz mieć krzyż w domu, możesz. Ale jeżeli nie wisi na twojej ścianie krzyż i obok niego nie ma flagi Polski i obok flagi Polski nie ma zdjęcia Jana Pawła II, jedynego prawdziwego papieża, to nie nazywaj się Polakiem. Co? No? Jeju, nie rozumiesz, mamo, to jest buddyjskie. Gości przyjeżdżasz? Ktoś odłożyła to ładnie na miejsce tego dreamcatchera, a nie go rzuciłaś po prostu. Za każdym razem, gdy mama wchodzi do pokoju, mówi: Ej, Paweł, obiad! Wychodzi i nie zamyka drzwi za sobą. Ja ostatnio, wiesz, zaczęłam medytować. O, that's gay, that's gay. To mnie tak bardzo wycisza, wiesz? Ty się nie możesz wyciszać w kościele? Jak widać, nie mogę. Czym się różni właściwie medytacja buddyjska od tej medytacji w kościele katolickim? Tu siedzisz godzinę i nic nie robisz, tu siedzisz godzinę i nic nie robisz. No dobra, ewentualnie w tym katolickim kościele w ciągu tej godziny musisz zapłacić raz za mszę. Musisz coś tam rzucić do tej miseczki na pieniądze dla księdza. I lepiej, żeby to było dużo pieniędzy, żeś rzucił. Bo jak babcie ze wsi zobaczył, że mało wrzuciłeś pieniędzy, kurwa, będzie plotkowane o was. Czy aż tak cię to boli, że kościół dziś nie uczciwie zarobić? Najstraszniejsze jest to, że moja mama rzeczywiście, moja rodzina, jakby moja mama, mój tata pochodzą oboje ze wsi. Dość daleko od Warszawy. I przerażające jest to, że rzeczywiście w tej wsi była taka kultura. Nie wiem, jak dzisiaj to wygląda, bo już od dawna nie byłem, ale rzeczywiście w tej wsi była taka kultura, że trzeba było pokazać zawsze, że się wrzucało dużo na tacę. Dużo na tacę. I wtedy sąsiedzi cię lubili. Jak mało wrzuciłeś na tacę, kurwa, Ja tak tu się trochę rozejrzałam po domu już. Nadal zegarek myśli, że ja biegnę właśnie. To fuck. I wiesz co, muszę cię szczerze zapytać, na co ty wydajesz te wszystkie pieniądze, które my ci wysyłamy? Bo ty ciągle mówisz, że potrzebujesz na coś do domu. Powiedz, Gosia, że na tacę dajesz, to mama będzie miała takie: a, no to w szczytnym celu w takim razie, to ja ci będę jeszcze więcej wysyłać, okej? Okay? Wszystkie osoby dające na tacę, nienawidzę was z całego serduszka. Sponsorujecie organizację, która jest kurwa najbogatszą organizacją na całym świecie, a wy jeszcze dorzucacie im ze swojej pensji, która z reguły też nie jest zbyt duża, bo żyjemy w Polsce, tutaj dużo się nie zarabia. Mów za siebie. I dorzucacie jeszcze ze swojej pensji na najbogatszą dosłownie organizację na świecie. Dlaczego? Dlaczego? Paweł, bo generalnie ksiądz mówił, że trzeba odbudować, odrestaurować kościół, więc zbieramy pieniądze teraz na restaurację kościoła. Najbogatsza organizacja na świecie. Niech sami sobie zapłacą za restaurację kościoła. Wow, dobra, ale muszę dodać też tutaj disclaimer, żebyście się nie zaczęli na mnie rzucać w komentarzach. Nie mam absolutnie żadnego problemu z religią, jakąkolwiek religią na świecie. Wasze sumienie, róbcie co chcecie. Róbcie co chcecie. Absolutnie nie ma problemu. Problem natomiast mam z samą organizacją kościołów na świecie i właśnie tego, że ludzie oddają swój majątek na rzecz kościoła. No. A tu właściwie nic nie ma oprócz... No mamo, no na życie potrzebuję zasadzie to myślałam, że mnie jeszcze trochę podratujesz, co? No, Warszawa jest bardzo droga, a ja z moich tłumaczeń to zarabiam grosze. A księża biegają jak tłuste świniaki z wywalonym brzuchem, jak takie trzy ogromne opony od tira. A pamiętacie to przekazanie mówiące o tym, żeby się nie obżerać i nie robić łakomstwa? Ale to teraz rant poszedł na kościół. Przepraszam, przepraszam. Może ty właśnie na takie rzeczy wydajesz pieniądze? Kupiliśmy ci mieszkanie, opłacaliśmy ci studia, wysyłamy ci pieniądze na życie. Gosia, nie stać mnie na to, żeby ci ciągle wysyłać coraz więcej pieniędzy, a ty mnie jeszcze słuchaj, nie oszukujesz mnie jeszcze do tego. Wcale cię nie oszukuję. Mama, ty się czepiasz o te słoniki drewniane, ale te słoniki na stole to jeden jest solniczką, a drugi pieprzniczką, mama. Nie mogliśmy tak z tobą rozmawiać. Idę kupić coś do jedzenia, zaraz wracam. Martwi mnie ta cała sytuacja. Bo na co można wydawać tyle pieniędzy? Mieszkanie wygląda kiepsko, same figurki i duperele. Ponownie przypominam, prawdopodobnie ta kobieta ma cały dom obwieszony krzyżami. Bo wiecie, bo jeden krzyż daje ochronę domu, ale tylko w określonym rędżu, w określonym dystansie tam 20 metrów. Ona ma większe mieszkanie niż 20 metrów, więc musi mieć strategicznie rozłożone krzyże chrześcijańskie w różnych miejscach domu, żeby cały dom był chroniony. Trochę jak sygnał Wi-Fi. W dużym domu potrzeba po prostu router Wi-Fi i parę repeaterów, od którego będzie się sygnał odbijał i będzie cały sygnał w domu. God damn, I'm good. Gosia? Możesz tu przyjść? Już. Co tam, mamo? Możesz mi to wyjaśnić? A co ci mam wyjaśnić? No to. Od początku mi tu coś nie grało. Najpierw te figurki. A teraz te męskie majtki? Gosia, Gosia, ty masz 26 lat i widujesz jakiegoś mężczyznę? No nie, zabiję! Pani Grażynka chyba wie, że ludzie w wieku 26 lat to mają już dzieci, prawda? Pani zdaje sobie tę sprawę. Wow, chwila, przypomnę sobie, sekunda. 46 lat ma ta pani Katarzyna. Gosia ma 26 lat. Policzmy. 46 odjąć 26. 20! Pani Kasia miała Gosię, jak miała 20 tylko lat. Ale Gosia, jak to ty masz w wieku 26 lat męskie ubrania w domu? Jezus Maria, jak ty możesz? Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Dobrze. Nie chcę już tego przed tobą dłużej ukrywać. Jestem mężczyzną. I'm gay! O kurwa, o Jezu, o Boże, o Jezu, o Chryst... Wiem, że nie powinnam tego robić, ale... mieszkam z chłopakiem. Przypomnę, pani Katarzyna miała 20 lat, jak miała Gosię. Te wszystkie duperele to pewnie jego, tak? Właśnie dlatego pochowałam wszystkie jego rzeczy. Wiedziałam, że tak będzie. A te... duperele to są nasze, jeśli chcesz wiedzieć. A ty wiesz, co by o nas mówili, jakby się dowiedzieli, że żyjesz z chłopakiem bez ślubu? Wiesz, jakby na nas patrzyli, jakby wytykali nas palcami? Ale ej, dobrze oceniłem panią Katarzynę. Jedyną rzeczą, której się obawia, to nie to, że Gosia zajdzie w ciążę, że ten chłopak jej złamie serce, coś w ten deser. Nie. Panią Katarzynę obchodzi tylko i wyłącznie to, co ludzie będą mówić. Co będą mówić sąsiedzi. No to jest najważniejsza kwestia. Co to za jakaś nienormalna sytuacja, żebym ja utrzymywała dwoje dorosłych ludzi? Płacę czynsz, większość rachunków, dokładam się do życia. Dla Gosi mogę zrobić wszystko, ale nie dla jej faceta. Co ta Warszawa z niej zrobiła? No to Pałac Kultury ją tak zdemoralizował. To ten Pałac Kultury ma zły wpływ na ludzi. Deprawacja. Mama, wiesz co, oni medytują, nie przeszkadzajmy im teraz, prawda? No ale przecież po to przyszłam, żeby coś zobaczyć. Poczekaj, tylko ci. Ty mówiłeś, że to są medytacje? To są jakieś szatanistyczne, dziwne rzeczy. Tak mówiąc na marginesie, jakby jakakolwiek osoba niezaznajomiona z religią chrześcijańską, katolicką, weszłaby do naszego kościoła i zobaczyła, że my przez godzinę klęczemy, wstajemy, siedzimy, klęczemy, wstajemy, siedzimy, jemy kawałek chleba z ręki jakiegoś kolesia w szatach. W pewnym momencie też zaczynamy się witać z ludźmi wokół nas. To by też mógł pomyśleć, że jesteśmy jacyś dziwni. Kocham tę otwartość kulturową szerzoną przez starszych ludzi. Naprawdę kocham. Mamo, jeśli już, to satanistyczne. Poza tym spójrz, ci ludzie medytują, to nie ma nic wspólnego z szatanem. I oni tak siedzą i nic nie mówią, nic nie robią? No tak, mają, można mieć zamknięte oczy, można też leżeć. Ważne, żeby się skupić na oddychaniu, wiesz? Babo, zamknij te drzwi, bo przeciąg robisz tym medytującym, Jezu! Przepraszam. Jesteście sali? Buddo! Na tym, żeby o niczym nie myśleć, żeby chyba odbijać od siebie myśli, żeby nie koncentrować się na nich. Co opowiadasz, dziewczyno? No tak, wtedy masz pustkę w głowie i możesz zupełnie, wiesz, odciąć się od wszystkiego dookoła i wyciszyć. Czyli ta religia polega po prostu na tym, żeby absolutnie nic nie myśleć i być całkowitą pustką. Znalazłem religię dla siebie. I ty z nimi też tak tutaj medytujesz? I w domu też tak medytujesz? Czasami tak. Ale ty mówisz, że to jest praca. To nie jest żadna praca, to są wygłupy jakieś. Mamo, przestań, to jest praca. On za to ma pieniądze. Ej, a wiecie, że Kościół katolicki nie płaci w Polsce podatków? Taka kolejna wzmianka przytyk do Kościoła katolickiego w Polsce. Według zegarka od 10 minut już biegnę. Pieniądze ma. Tak. Ciekawe bardzo. No i co, to nie wiem, musimy chyba poczekać, tak, aż nie wiadomo ile, no aż oni skończą. Pani Katarzyno, no pani wie, no skończył jak w tym kręgu pomiędzy nimi otworzy się wrota do piekła i Belzebub wyjdzie. Wtedy skończą tą swoją medytację, proszę mi zaufać. Nie podoba mi się to wszystko. Mamo, proszę cię, uspokój się. Bożena, nie dramatyzuj. Proszę cię. No jestem spokojna przecież. Tu przynajmniej jest czym oddychać, jakieś świeże powietrze. Ale tej pani Kasi zaraz żyłka pierdolnie. Ja rozumiem, że komuś odbije i od czasu do czasu sobie pomedytuje. Ale żeby mówić, że to praca, to tego nie jestem w stanie zrozumieć. Prawdziwa praca dla pani Katarzyny, dla kobiety to jest praca w mięsnym, albo ewentualnie w warzywniaku. Domek letniskowy położony na uboczu i widok medytujących w nim osób wzbudził w Katarzynie sporo obaw, a tłumaczenia córki nie są w stanie ich rozwiać. Kobieta zaczyna się coraz bardziej martwić. Czy ja mogę sobie siąść? Czy będziecie mieli z tym problem, jeżeli sobie siądę na dupsku? Jest męczące tak stać przez... Ile ja to nagrywam? 2 godziny, no to jest trochę męczące. Siądę se. Chodź Adasiu na Morenkę, siądziemy sobie razem. Chodź Adasiu. Ale to dopiero plot twist, co nie? Dla każdym siada na dupsku. What? To tak można? Oglądajmy. Mamo, tylko proszę cię, bądź miła, dobra? Ale przecież nic nie robię. Dobrze. Cześć, hej. Cześć. Idzie szatan. Cześć. Dzień dobry. Maksymilian. Dzień dobry. Moja mama. No wiem, domyśliłem się. Bardzo mi miło. A to twoje jedyne zajęcie? No wie pani, próbowałem to kiedyś łączyć z etatem, ale... Prawda, pani Katarzyna w ogóle nie zna życia w Warszawie. W Warszawie jest moda na bycie hipsterem i robienia wszystkiego, co ludzie mainstreamowi, czyli zwykły szary obywatel, nie chce robić. I najlepszym elementem tego wszystkiego jest to, że ci hipsterzy są gotowi zapłacić naprawdę przeogromne kwoty za robienie takich rzeczy. Typu wiecie, ostatnio słyszałem o rowerach robionych z bambusa. Podobno istnieje takie coś jak rowery robione z bambusa, które mają po prostu astronomiczne kwoty, ale są ekologiczne i biodegradowalne. Wow! Ja rozumiem jakby sens bycia ekologicznym, biodegradowalnym, ale nie rozumiem sens przepłacania tak astronomicznej kwoty za to. I biorąc pod uwagę tego kolesia, który robi taką szkołę buddyjską, mnisi, bla 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 w Warszawie, wyobrażam sobie to, że ma, wiecie, 20 uczniów samych hipsterów w szaliczkach i okularkach, którzy płacą mu po 3000 zł miesięcznie, żeby on z nimi medytował i robił... A powiedz, ty jesteś katolikiem? A dlaczego pani pyta? Mamo, obiecałaś. No nic nie mogę. Jakby to powiedzieć, wierzę w siebie i w samodoskonalenie się. A, i to ci wystarcza. Ty śmieciu zasrany, ty szatanie, ty. Ja na przykład wolę wierzyć w mężczyznę w niebie, który wysłał sam siebie, żeby poświęcić samego siebie, żeby ocalić ludzi przed grzechem wywołanym przez samego siebie. Moja religia ma sens, twoja nie ma. Jezu, ten cały odcinek z posurantem na chrześcijaństwo. Dobra, wstańmy, starczy opierdzielania się. Posłuchajmy, co Brzysio Pępusi ma do powiedzenia. You are the loser, I am the winner. Kompletnie nie wzbudza mojego zaufania. Te jego medytacje, wymijające odpowiedzi. Nie podoba mi się to. Muszę namówić córkę, żeby dała sobie z nim spokój. Strasznie jest być rodzicem, który ma się kontakt ze swoim dzieckiem przez 18 pierwszych lat jego życia. Wychowuje się je. Przynajmniej powinno się oczywiście prawnie mieć kontakt przez 18 lat życia ze swoim dzieckiem. I jakby przez te 18 lat nabywa się chyba tyle zaufania do tego dziecka, że można je puścić potem w świat, na studia, do pracy i mieć świadomość tego, że to dziecko nic głupiego raczej nie odwali. I w tym przypadku tego zaufania absolutnie nie ma. Ta kobieta próbuje mieć wpływ na życie swojego dziecka, co jest straszne. Nie róbcie tak, nie róbcie. Źli rodzice. Nie, źli. Mamy tatę Myślałam, że mama będzie milsza. Widziałam, jak gryzła się w język i mało brakowało, a zaczęłaby sypać swoimi wiejskimi mądrościami. Ty, chłopaku mojej córeczki. A ty ile umiesz litrów mleka w godzinę wyciągnąć z krówki? Nie wiem, nigdy to nie robiłem, ale nie wiem, z 5 litrów? Nie wiem. Żałosne. Ja umiem 15. Gosia, ale czy ty nie widzisz, że ja chcę dla ciebie jak najlepiej? Tak, i dlatego nie akceptujesz mojego wyboru, tak? Dziewczyno, przecież zobacz... Przy boku takiego chłopaka nie ma dla ciebie żadnej przyszłości. Znajdź sobie, Gosia, mężczyznę, który będzie miał przynajmniej 5 hektarów ziemi. Taki mężczyzna zapewni ci przyszłość. Czy ty musisz wszystko kontrolować i o wszystkim decydować? Tak, właśnie tak. Bo gdybym tego nie robiła, to nie miałabyś takiego startu w życie, jaki masz. Czyli to wszystko twoja zasługa, tak? I zmień ton, przestań na mnie krzyczeć na środku ulicy. Ja nie wiem, mamo, czego ty ode mnie oczekujesz? Jak to nie wiesz, czego oczekuję od ciebie? Oczekuję od ciebie, że będziesz słuchać się mojego każdego polecenia absolutnie bez żadnych pytań. Bo widzisz, kochanie, ja sobie sp***am życie i tobie też chcę sp***dolić. Nie wiem, to... ja nie wiem, co powinnam robić. Nie wiem, ja chłopaka w kościele sobie powinnam szukać, twoim zdaniem? No, może byłoby właśnie lepiej. Księdza, najlepiej księdza sobie znajdź. Ja wiedziałam, że w tej Warszawie dzieją się jakieś dziwne rzeczy, że ona może mieć na ciebie zły wpływ. Ta palma, ja wam mówię, to ta palma na rondzie sprowadziła ze sobą kulturę arabską, która zepsuła wszystko w Warszawie. To wpływ tej palmy. Jeszcze tego samego dnia kobieta postanowiła przyjrzeć się podejrzanej działalności chłopaka córki. Pani tam nie idzie, proszę pani. Pani tam nie idzie. Przepraszam, a kim pani jest? To są szataniści, pani. Szataniści. Znaczy sataniści, pani chciała powiedzieć. Nie, proszę pani. Szataniści, co oni nie wyprawiają. Nawet ksiądz ostrzegał, że to sekta jakaś. Oni robią straszne rzeczy, proszę pani. Oni sobie siedzą przez godzinę dziennie w kółku i robią... No proszę pani, jak tak można? Kto by to słyszał, takie rzeczy? Przecież to ma taki zły wpływ na młodzież naszą. A krucjaty nie miały. Ja mam domek niedaleko i wiem, co się tu wyprawia. Co? Oni wyją nocą, ognie rozpalają, biegają w koło. Nawet po milicję dzwoniłam. Nie wiem, może tutaj będzie taki plot twist, że ja cały czas nie mam racji i rzeczywiście ta pani Katarzyna ma rację i okaże się, że ta grupa jest jakąś sektą. Jak w filmie Midsommar. Midsommar, świetny film, bardzo polecam. Naprawdę super. Nawet ksiądz był i oblewał domek wodą święconą. No rany koguta. Tak, trzeba jeszcze raz powtórzyć. Trzeba jeszcze raz powtórzyć, bo pewnie ta część widowni, która mnie ogląda, która nie jest katolikami, nie ma pojęcia, więc wam teraz opowiem o tym. Woda święcona poza samym jakby obszarem działania, czyli 30 metrów, ma także czas działania, czas odnowienia. I ten czas działania wynosi około 30 dni. Po tych 30 dniach należy znowu skropić wodą święconą i znowu jest ten efekt, ten buff do siły 10% przeciwko satanistom. Staruszka staruszką, ale skoro ksiądz powiedział, że to sekta, to na pewno tak jest. Od początku czułam, że ta buddyjska otoczka to tylko przykrywka. Ja naprawdę nie wiem, co mam robić. Po informacji, że w domku letniskowym mają miejsce spotkania niebezpiecznej sekty, Katarzyna zaczyna tracić wiarę, że wszystko dobrze się skończy. Kobieta czuje się bezsilna i przytłoczona tak zaskakującym rozwojem wydarzeń. O Jezu, dobra, czekajcie, to zaczęłam powoli zmieniać zdanie, bo ten koleś rzeczywiście wygląda jak Charles Manson. Charles Manson, ten założyciel, jednej z największych sekt swojego czasu w USA. Ci, którzy zabili żonę Romana Polańskiego i jej dziecko, bo była w ciąży wtedy. Charles Manson też miał taką grupę swoich kobietek, które nazywały się dziewczyny Mansona. Ten koleś idealnie go teraz przypomina z tymi dziewczynami tańczącymi wokół niego. Jezus Maria, ta pani Katarzyna może mieć rację od początku. Ale mi głupio się robi. Ten riff. To naprawdę jest sekta. Czy moja córka tego nie widzi? Muszę zadzwonić do męża, bo sama sobie z tym nie poradzę. Mężu, ty mój Heniu, przyjeżdżaj do Warszawy, przyprowadź księdza i 10 krzyży. 9 nie wystarczy, to jest poważne zagrożenie. Defcon 5, 10 krzyży. Pakuję to wszystko w cholerę. Nie! Moja córka nie będzie członkiem jakiejś sekty. Tato, to nie jest żadna sekta! Już ja wszystko wiem, matka mi opowiedziała. Wiem, jak wszystko jest złe i wiem, jak zepsute jest to miasto. Pakuj się, jutro wyjeżdżamy stąd wszyscy. Słuchajcie, a może usiądziemy i sobie spokojnie to wszystko jeszcze raz omówimy? To tylko twoja wina! Jak ty się do matki odzywasz? Rozwiążmy tą sprawę tak po polsku, tradycyjnie. Uderz córkę w twarz. Mężczyzna postanowił spotkać się z Maksymilianem. Katarzyna, znając porywczość męża, chce mu towarzyszyć. Kobieta obawia się, że może dojść do rękoczynów. Tam jest nasza córka? Tak, jest, dobra. Ale proszę cię, żebyś był spokojny. Jestem zupełnie spokojny. Darek wyciąga nóż. Tato, co ty robisz? Zostaw naszą córkę. Ale chwileczkę. Co ty odrywasz? To chodzi. O nic mi nie chodzi. Zostaw moją córkę. Co to za... Pozbądźmy się złej energii, nie kumulujmy jej. Co ty złej energii? Ty się zbądź! Zostaw mnie, to ojciec mojego dziecka! O Jezu. Znowu przepraszam. O Budda, Allah i Shiva. Gosia jest w ciąży. Antychrysta urodzi. Trzeba księdza zadzwonić. Gosia, Gosia. Kochanie moje, no co ty opowiadasz, to prawda? Jestem w drugim miesiącu, mamo. Kasia, przypominam, pani Katarzyna miała 20 lat, gdy urodziła Gosię. Tak tylko przypomnę. Gosia ma teraz 26. Ja już nie wiem, co ja mam mówić. Jestem w totalnym szoku, jestem załamana. Dziecko będzie bez ślubu. Ojciec jest fatalny. No po prostu nie wiem. Niech pani już nie narzeka, dobra? Jakby pani zobaczyła jeden z moich poprzednich paradokumentów, który komentowałem, szpital, tam był ojciec, który dosłownie kupił motocykl z zaoszczędności swojej żony. Ona nie była jego żona, była jego dziewczyna. Postanowiła załagodzić sytuację. Kobieta wie, że będąc w tym stanie trzeba unikać stresów, dlatego martwi się o Gosię i jej nienarodzone dziecko. Tato, ale ile razy mam ci mówić, że to nie jest żadna sekta? Żadna sekta, a niby co? Wiesz, co u nas powiedzą, jak się dowiedzą, że zaszłaś w ciążę bez ślubu. Tylko nie to, żeby pani Krysia, sąsiadka, mówiła, że my jesteśmy jacyś sataniści, nie. Moja córka się zmieniła. Nie mogę słuchać, jak ciągle kłamie i dorabia do tego wszystkiego jakąś dziwaczną ideologię. Wiem, że jest w ciąży i powinienem trochę wyluzować, ale ciągle nie mogę tego wszystkiego przełknąć. Ja wiem, że powinienem wyluzować, ale cały czas mnie kusi, żeby je zajebać. Gosia, a powiedz mi, gdybyśmy zrobili wspólnie obiad, co? Będziemy ja, tata... Mięsny jesz. Żegnaj, adios. Zaprosimy Maksymiliana. Mamo, o czym ty mówisz? To się nie uda. Uda się, wszystko będzie dobrze. Mama, ten obiad się nie uda. Nie no, uda się, uda się. Nie uda, mama, bo Maksymilian nie je. On się karmi energią duchową, energią słoneczną. Jak roślinka, on produkuje chlorofil, mama. I on się karmi energią słoneczną. Ojcem się w ogóle nie przejmuj. Ja mam na niego swoje sposoby. Jesteś kochana, ale ja tego zupełnie nie widzę. Dobra, dobra, Gosia, ty tam się nie daj swojej starej zwieść, bo to stara zadzwoniła po starego, dobra? Ty nie daj się zwieść, że ona teraz taka miła jest, że o, ja porozmawiam z tatą, porozmawiam, wyjaśnię to. Nie daj się, Gosia, to ona zawiniła, ona doniosła staremu, nie daj się. Daj nam szansę, proszę cię. Powiedz mi, kiedy Maksymilian ma czas? Mamo, nie wiem, no. Nie wiem, mama, no nie wiem, kiedy Maksymilian ma czas. W poniedziałek nie może, bo składamy noworodka w ofierze. We wtorek nie może, bo mamy dziką orgię krwi. Może w środę? Kłopoty związane z ciężarną córką i jej chłopakiem nie dają spokoju 46-letniej Katarzynie. Dodatkowo kobieta martwi się, że jej mąż Dariusz wciąż nie wrócił do domu i nie daje znaku życia. Dzwoniłam już 5 razy i nie odbiera. Wkurzył się i tyle. Złożyli go w ofierze. Gosia... O, ja tak sobie wszystko przemyślałam i uważam, że powinniście wziąć ślub. Ale Gosia, nie to, żeby cywilny ślub, nie, tylko kościelny, tylko i wyłącznie. No bo inaczej w Sławkowie to będą gadać, że głupia byłam, że cię wysłałam do tej Warszawy. Mamo, o to ci chodzi, że będą gadać? Mnie to zupełnie nie obchodzi. Jest jak jest. Ja wiem, że głupio zabrzmi ten tekst, gdy mówię to osobie, która ma 46 lat, ale pani Kasiu, pani dorośnie, dobra? Ja mieszkam w Warszawie i ślub nie jest mi do niczego potrzebny, ale mama wróci do naszego miasteczka i wszyscy się od niej odwrócą. Obawiam się, że Maksymilian się nie zgodzi. Dariusz wrócił do domu. Katarzyna długo przekonywała męża, by ten trochę odpuścił córce i jej chłopakowi. Mężczyzna obiecał, że będzie trzymał nerwy na wodzy i cała czwórka postara się w spokoju spędzić popołudnie. No jakoś nie pomyślałam, że nie jesz mięsa. Nic nie szkodzi. A jak wam smakuje? Bardzo dobre. Dziękuję. Pyszne. Ziemniaczki prima sort. Będę z tobą szczera. Chcielibyśmy, żebyś wziął z Gosią ślub. No i co ty na to? Bardzo nam na tym zależy. Jeśli miałbym być naprawdę szczery, to... Raczej nie jestem zwolennikiem ślubów. Wiedziałem. Przyszedłem cię zabić. Wiedziałem. Ta reakcja. cudowna. Maksymilian po prostu chce być w otwartym związku z Gosią, bo ma 6 innych dziewczyn, które też akurat są w ciąży. Jezu, pomyśleliby miał hajsu z 500+. Moglibyśmy w pewnym sensie sformalizować nasz związek, tylko nie wiem, czy dokładnie o to pani chodzi. No a co to znaczy? Moglibyśmy zawrzeć z Gosią uroczystą przysięgę wierności. Ceremonię poprowadziłby nasz znajomy. Nie, zostanę jeszcze chwilę i rozszapię tego gnoja. Stawiajcie w komentarzach, w której minucie tego paradokumentu, tego odcinka, tego serialu Tadek jednie na zawał. Ja myślę, że już zaraz. To ja już lepiej pójdę. Do widzenia. Max. Siadaj, siadaj. No. Max! To ponad moje siły. Zrobiłam wszystko, żeby było dobrze, a on mi mówi o jakiejś przysiędze wierności. Przysięga wierności to brzmi dosłownie jak to samo, co się mówi podczas ślubu kościelnego. Czy to tylko ja tak uważam? Tam też się w sumie przysięga, że dopóki śmierć nas nie rozłączy. No, o Buddo, no. Teraz już wiem na pewno, że ten twój chłopak jest chory psychicznie, albo kombinuje coś. I nie będziemy więcej dawać kasy ani na ciebie, ani na tego dziwoląga. Mamo. Koniec! I tak za długo żył za nasze. Uspokój się. Ja mam się uspokoić, tak? Ja. Ma być normalny ślub albo koniec z kasą! Gosiu, to już jest ten moment, w którym po prostu zrywasz znajomość ze swoimi rodzicami. Wystarczy. Dali ci head start w życie dorosłe. Wystarczy. Już nie musi mieć z nimi kontaktu. Jesteś dorosła, masz 26 lat. Przysięgam, jeszcze chwila, a zamorduję tego kretyna. No wiem, to wszystko jest jakieś chore. Powinniśmy zabrać ją stąd, sprzedać to cholerne mieszkanie i stworzyć jej normalne warunki do wychowania dziecka. Najlepiej jakbyśmy zamknęli ją w piwnicy, kochanie. W piwnicy przykutą do kaloryfera i codziennie zmuszali do oglądania filmów biblijnych. To wtedy wyrośnie na normalną Polkę, na normalnego człowieka. Darek, jedź. Jedź i zajmij się firmą, bo jeszcze zostaniemy z niczym. A jeżeli tylko cokolwiek się wydarzy, obiecuję ci, będę dzwonić. I mam was zostawić z tym oszołomem? Tak, nic się nie stanie złego. A jeśli on cię znowu do czegoś sprowokuje? Tak mówiąc na marginesie, kiedyś rozmawiałem z moją mamą, przepraszam, że znowu siedzę, jestem tłusty. Znaczy jestem teraz na diecie, dwóch dietach, bo jedną się nie najadam. Rozmawiałem kiedyś z moją mamą. Moja mama, mimo że została wychowana w rodzinie katolickiej, całe życie była katoliczką i do dzisiaj jest katoliczką oczywiście. Sama stwierdziła kiedyś, jak rozmawialiśmy taką jakąś grupą większą, w sensie z moją rodziną, stwierdziła kiedyś, że w sumie to szkoda, że w Polsce nie ma buddyzmu. Że to jest jedyna taka religia, która nie poleca w żaden sposób absolutnie przemocy i gardzi w 100% przemocą. I chyba to jest prawda w pewnym sensie, no bo umówmy się, no religia katolicka trochę ma na sumieniu, islam, nawet nie będę zaczęła tego tematu. A buddyzm jest taką, właśnie to nawet nie jest religia do końca, to jest taki mindset pokoju po prostu, to jest dość piękne. Szkoda, że w Polsce tego nie ma, szkoda. Od czego by tu zacząć? Buddyzm to jest religia, tylko po prostu non-teistyczna. Nie ma Boga, zamiast Boga jest Dharma. A Dharma tak jakby kosmiczny plan. Zestaw czynności i zasad etycznych dla każdego człowieka. Jeśli człowiek je wykona, życie mu się udało. Proste. No może nie tak do końca, no ale w skrócie. A teraz drugi błąd i od razu zaznaczam, tak wiem, buddyzm ma o wiele, ale o wiele lepszą historię niż właśnie chrześcijaństwo czy islam. Ale tutaj się znajduje, ponieważ były też wypadki. Chociażby w XVIII wieku dwa takie królestwa jak Birma i Syja. Obydwa buddyjskie i obydwa chwalące się, jak bardzo zaangażowane w ten buddyzm nie są. Święciły coś takiego jak 5 podstawowych obowiązków moralnych. Mianowicie powstrzymania się od zabijania, kradzieży, nadużyć seksualnych, oszustwa i odurzania się. Wyznając 5 tak cudownych zasad, królowie nadal budowali pagody oraz fundowali sobie klasztory. Ale dobra, to jest małe pikuś w stosunku z tym, co się stało później. 7 kwietnia 1767 roku armia króla Birmy oblężyła stolicę Syjamu. Oczywiście szturm nie polegał na pokojowym przyjściu i powiedzeniu: teraz my zajmujemy to miasto. Nie. Oznaczało to zabijanie, kradzieże, gwałty i wszystko, co wiązało się z wojną. Kiedy najazd już się skończył, armia Birmy spaliła stolicę Syjamu, obrabowała i z niewolnikami oraz z drogocennymi rzeczami wróciła do siebie. Ale nie oznaczało to, że król Birmy nagle zrezygnował z buddyzmu. Nie. Parę lat później jeździł już na wyprawy ku chwale Buddy i tak dalej. Powiększył również najważniejszą pagodę w jego państwie, czyli Szwedagon. Wnętrze było złocone i na bogato jak tylko się dało. Wisienką na torcie podsumowującą dobroduszność króla Birmy była główna atrakcja podczas otwarcia Szwedagonu. Mianowicie była to egzekucja wcześniej schwytanego króla Syjamu, jego brata oraz syna. Nie chcę udowodnić, że buddyzm jest zły. Nie. Buddyzm jest naprawdę spoko. Jego założenia są spoko. spoko. Tak samo jak chrześcijańskie założenia, jak się tam fajnie zinterpretuje, to też mogą być dobre. Kwestia jest tylko taka, że żadne wierzenie nie jest święte, ponieważ zasady mogą być najlepsze. Religia może być po prostu taka. Po prostu ludzie to kurwa. Ale Paweł, ty skąd byś znał 10 przykazań? Kurwa. No ja teraz nie znam 10 przykazań, a jakoś nie morduję ludzi na ulicach. Jeszcze. Daj spokój, nie namówisz mnie na żaden katolicki ślub. Wybij to sobie z głowy. No ale przecież mnie kochasz, tak? To chyba mógłbyś to dla mnie zrobić. Ale dziewczyno, to jest Warszawa, a nie jakaś tam wieś. Powinna się dostosować. A nie prawić mi tutaj jakieś katolickie morały. Zresztą wiesz, co się w życiu najbardziej liczy? Okresowa kontrola raka szyjki macicy. Nie? To nie o to chodzi? Liczą się uczucia, możliwość poznawania samego siebie za pomocą medytacji. No i ślub przeczy niby temu, co mówisz, tak? Bzdura. Wiesz co? Powinnaś sprzedać to cholerne mieszkanie. Zamieszkać ze mną tutaj. Każdy mógłby czuć się jak u siebie. Moglibyśmy codziennie medytować. Wiesz, jak ja się czuję u ciebie? No co, jak? To tak ci u mnie źle? Czuję się jak w jakimś cholernym hotelu. Słuchaj, jakbyś sprzedała to mieszkanie, moglibyśmy wyjechać chociażby do Tybetu na kilka miesięcy. Nauczyć się czegoś od prawdziwych mistrzów medytacji. Ale już czuję, że zaraz Kaśka po prostu eksploduje, jak usłyszała o tym Tybecie. Ona po prostu wybuchnie. Wiem, że propozycja sprzedaży tego mieszkania była przegięciem, ale... No nie, no poczekaj. Ja chcę ci powiedzieć, że się zgadzam na tę waszą ceremonię wierności. Mówisz poważnie? No pewnie, że tak. To wasze szczęście jest najważniejsze. Mamo, kochanie. Coś tutaj jest zbyt szybka zmiana zdania tej mamy. Coś to jest na rzeczy. To coś... Mówiłam ci, że te wizyty w tym domku letniskowym dobrze nam zrobią. Słuchaj, medytacje medytacjami, ale ten Maksymilian jest strasznie przystojny. No, zresztą, no, dobrze wiesz, o czym mówię. Ten jego zarost, 100% męskość. Holy shit, te dziewczyny w tle. To dziewczyny w tle mówią. Oh boy. Jego długie włosy, po prostu... No palce lizać. Normalnie tak się napaliłam na niego, jaram się na maksa, nie potrafię się powstrzymać. Ciekawe, która z nas go pierwsza zaliczy. To ja go pierwszy zaliczę. Znajdźcie sobie innego faceta, którego będziecie chciały zaciągnąć do łóżka, dobra? Słuchaj? Nie, uspokój się proszę. Mamo, i ty nie denerwuj. No ale o co ci chodzi? Jak to o co mi chodzi? Mówicie o facecie, z którym niebawem biorę ślub. Gosia, ja nie wiem jak tam u ciebie na wsi było, ale w Warszawie jest więcej niż jeden Maksymilian, który ma brodę. Prawdopodobnie. Chyba. Jezu, muszę zajrzeć do statystyk. Zajrzałem, jest więcej niż jeden. Wiem, że nie powinnam tak reagować, ale przez te ostatnie stresy to zrobiłam się taka jakaś, nie wiem, nerwowa. Ciekawe, ile jeszcze takich napalonych klientek przychodzi do mojego Maxa na medytację. W jaki sposób się do tego Maxa zapisać na medytację? Co? Co ona mówiła? Co? Powiedz mi, to trzeba planować jakoś z dużym wyprzedzeniem? Nie, mój znajomy może nam udzielić ślubu w ciągu kilku dni, nie ma sprawy. No to co proponujesz? No im szybciej, tym lepiej. Tak za 2 dni byłoby... idealnie, tak abyśmy się mogli jeszcze trochę przygotować. Gosia, a ty co na to? No, za 2 dni będzie idealnie. Nie, no wspaniale, naprawdę. Sama się sobie dziwię, że się na to godzę. Ale jeśli córka jest szczęśliwa, to ja też jestem szczęśliwa. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to zdecydowanie. Mówię to dlatego, że zostało nam jeszcze ponad 10 minut odcinka, a tutaj jakby wszystko się rozegrało happy end. Coś tu musi się zepsuć, absolutnie. Mój przyjaciel jest najlepszy, to prawdziwy mistrz ceremonii. Jedyny taki w kraju. Niesamowity wodzirej, Tomasz Nicki. Katarzyna jest pełna obaw. Nigdy wcześniej nie brała udziału w rytuale przysięgi wierności. Mimo zaproszenia jej mąż Dariusz nie chciał w niej uczestniczyć. O Jezu, to rzeczywiście coraz bardziej przypomina Midsommar. Odtąd jesteście jednością. That's gay. Hope you guys like that. Przystąpcie do medytacji. Ta pani Kasia takie, ale jak to medytacji? No przecież po ślubie to weselisko musi być. Halo, gdzie wódenia? Gdzie rosołek? Gdzie wujek leżący pod stołem we własnych wymiotach? Ocknąłem się o świecie leżąc pod stołem. To było przerażające. Dobrze, że już mam to za sobą. I dobrze, że Dariusz tego nie widział, bo chyba by oszalał z nerwów. A teraz składamy w ofierze starszą kobietę. Zrzucamy ją z góry. Mimo, że Katarzyna była i jest niezadowolona z ceremonii, w której uczestniczyła, robi wszystko, by Gosia i jej wybranek tego nie zauważyli. Ona trochę wygląda jak hippies. Nie mam problemu, jeżeli są buddystami. Mam problem, jeżeli są hippiesami, ponieważ jedynym sposobem na rozwiązanie problemów z hippiesami jest miotacz ognia. Chciałabym, żebyście przyjechali do mnie do domu i żeby Maksymilian poznał całą rodzinę. Będąc szczerym, to nie za bardzo mam teraz czas. Mam mnóstwo ludzi umówionych na zajęcia. Ale rodzina musi poznać ojca dziecka. No ale mamo, poczekaj, no bo przecież mówiłaś, że chcesz ukryć to, że nie mamy tradycyjnego ślubu. No i że chciałabym, żebyście powiedzieli, że wzięliście ślub cywilny. kupimy jakieś niedrogie obrączki. Ja wam poszłam na rękę, to teraz wy zróbcie coś dla mnie. Dobrze, dobrze. A moglibyśmy o tym porozmawiać za tydzień, za dwa? Ale oczywiście, tylko pamiętajcie, że bardzo mi na tym zależy. Tak, tak, muszę już iść. Za godzinę rozpoczynam zajęcie. A w wolnej chwili będziesz mógł pomyśleć, kiedy dasz radę przyjechać. Tak, oczywiście. Zobaczymy się później. Pa. Zauważyłem, tutaj twórcy tego serialu zrobili. Powiedzieli nazwę. W wolnej chwili. Bożena, to też moje dzieci. Taki podcast, taki śmieszny podcast. Znaczy kiedyś był śmieszny, jak ja tam jeszcze występowałem. Jakoś nie wierzę, że będzie śmieszny. Co się stało? Max napisał, że coś wydarzyło się w jego rodzinie i że musiał wyjechać. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Ale nie martw się na zapas, na pewno będzie wszystko dobrze. A bo co ja mam robić? Ma wyłączony telefon. Nie no, to naprawdę będzie taki przeogromny plot twist. Na miarę M. Night Shyamalan Ding Ding Dong. Że okazuje się, że pani Katarzyna od początku miała dobre pojęcie o Maxie i on jest tym złym przewodniczącym sekty, który ma 30 już żon. Katarzyna i Gosia są bardzo zdenerwowane, bo od 2 dni Maksymilian nie daje znaku życia. Tak, szukajmy Maksymiliana pod mostem. W sumie to jest dobre miejsce dla niego. Odbywałeś tutaj zajęcia z medytacji? No tak, odbywały, ale tu i tak nikogo nie ma. A czemu pani w ogóle pyta? Po prostu chciałam wiedzieć. To chciała się pani pewnie zapisać. Nie, nie chciałam. I panią też nie radzę. A kim pani właściwie jest? Co pani chce nam powiedzieć? Coś? Przepraszam, ja już się śpieszę, muszę iść. Ale proszę zaczekać. Nie, niech pani poczeka, porozmawiamy chwilkę. Ale niech pani tak nie ucieka szybko, no. O co chodziło tej dziewczynie? Przez chwilę nawet trochę się jej przestraszyłam, była jakaś dziwna. Jezus Maria, od razu przestraszyłaś, bo co, bo była ruda? No przestań, Jezus Maria. Ela? Nie, niestety. Nie. Ale dlaczego? No. Ja byłem na tak, niech oni ci wytłumaczą. Bo jestem rudy? Rudy się nie dostał! Postanowiły ją śledzić w nadziei, że może dowiedzą się od niej czegoś o Maksymilianie. Znajdziemy tego Maksymiliana, a jak nie my, to zrobi to policja. Byłam w tym domku letniskowym, o którym mówiłyście. I co? I nikogo tam nie zostałam. Przepraszam bardzo, dlaczego pani mówi o moim chłopaku? Medytujący Maksymilian to pani chłopak? Medytujący Maksymilian to pani chłopak? Wydawać takie przymiotniki przed nazwami osób. Tyjący Paweł to państwa ulubiony youtuber? Łapka w górę i subskrypcja, łapka w górę, nie zapominajcie. Tak, i to jest też ojciec mojego dziecka. To może lepiej niech panie sobie usiądą. Chętnie, może pani wyjaśni, co tutaj jest grane w ogóle. Słuchamy. Proszę mówić. Maksymilian jest też ojcem naszych nienarodzonych dzieci. Jezu, ile on ma tych dzieci już? Boże! Wszystkie jesteśmy z nim w ciąży i wszystkie nas oszukał. I podejrzewamy, że nie jesteśmy jedyne. Jak to jest możliwe? Do tego nas okradł i zniknął. God damn, he's good. He's good! Kurde, powinien się od niego uczyć. Ja nie chcę tego dziecka, nie chcę dziecka tego drania, rozumiesz? Nie możesz tak mówić. Gosiu, przestań, przecież to jest grzech, to jest twoje dziecko, nie wolno ci tak nawet myśleć. To będziesz mnie teraz moralizować? Gosia, skacz ze schodów, bo problem jest z dzieckiem. Mamu, no, ja sobie z tym wszystkim nie poradzę. Ale skacz, potrzebujesz tylko czasu, dziecko. Skacz. A ja ci obiecuję, że ten byt... Mama z córką wróciły razem na wieś. Przyszła mama chodzi do psychologa, żeby poradzić sobie z tym, co się wydarzyło. Max został namierzony i są zbierane dowody na temat jego działań. Kiedyś wierzyłam, że Warszawa daje szczęście, ale teraz wiem, że to miasto... Pachnie jak szlugi i kalafiory. Na pewno nie jest dla każdego. Jaki morał tej historii, kochani? Warszawa? No. Nie. Tutaj te homoseksy, tylko buddysty i inne satanisty chodzą. Tylko i wyłącznie. Życie u rodziców w domu mając 26 lat? Morałem tego odcinka jest to, że rodzice zawsze mają, kochani, rację. I zawsze się słuchajcie rodziców. Tak naprawdę to nie. Chyba że twoim rodzicem jest pani Katarzyna, która próbuje tak z całej siły wpływać na życie swojego dziecka, które ma już 26 lat, to wtedy się jej nie słuchajcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze na koniec zapraszam was na moją grupkę na Facebooku Odrodzenie Bojownicy Lakarnuma, mojego Instagrama, a także na mojego Twitcha. Dzięki wielkie i widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Czołem! Przyznam szczerze, że to było takie naprawdę odświeżające. Po tych 4 odcinkach pamiętników z wakacji to było takie coś naprawdę... Oh, dzięki Bogu. Do zobaczenia. Daj im dobry dzisiaj odcinek. Dobry. Ja nie wiem, co robię ze swoim życiem. Wiem, że zarabiam.